Siemaneczko nieroby, z tej strony Buddy, witam was w kolejnym odcinku z Need for Speed Payback. Na początku chciałbym przywitać nowych subskrybentów, witam was serdecznie, oraz moich stałych subskrybentów, również witam was serdecznie, zapraszam do oglądania Need for Speeda. No i co? Kochani, zauważyłem, że mamy jeszcze jedną grupę do wyeliminowania, jest to grupa Wolna Ember, ale musimy sobie jakby to przejechać, musimy się aż trzasnąć do garażu. Jest w ogóle szybsza podróż? Jest, tak, dobra. Polecimy szybko do garażu. A dlaczego pojedziemy szybko do garażu? Bo grupa Wolna Ember to offroady. Offroady. A ja potrzebuję offroadów. To jest te Porsche, co mamy. Przegląd auta. Aha, to nie to. Dobra, opuść garaż. Dobra. Dobra, pojedziemy tym. Wymienimy te offroady. Jak się nie mylę, jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek. Także kochani, dzisiaj zajmiemy się grupą Ember. Zobaczmy, co to jest. To są sprinty w terenie. O kurde. A sprinty w terenie, jakiś samochód specjalny? Twój samochód, ucieczka. Lepszy samochód 163. Ucieczka 284. A zobaczymy. Nie. Bo kurczę, tak szczerze powiedziawszy, co to jest? To jest garaż. Z driftu. W Skymacha to nie to. Do dragów. Niebieski to jest ucieczka. A tu co to mamy? Z samochodami terenowymi. Dobra, pojedziemy pierw tu. O właśnie. Pojedziemy pierw. Wolna jak ptak. Chyba, że damy radę? Kochani, spróbujemy może tym autem? Bo boję się kurde, że nam nie zaliczy, ale dobra, no spróbujemy. Grupa Wolna Ember, skoro można. Boję się właśnie, że... O! Boję się, że nam gra nie pozwoli. Osiem tysięcy. No widzicie, takie są. Mm.
Te gwiazdki można zdobywać sobie. O nie, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Sorry. Daleko ten wyścig, tak szczerze powiedziawszy. Ło, nie tu, szlak. Aha, wyskocz. Dobra, to na razie nie chce mi się skakać. Salon samochodowy. A, on wyścigowymi mnie nie interesuje na razie. Wiadomo, jak ci z fotoradar strzeli fotkę. To po prostu. Zobaczymy tędy, jak pojadę. Oj kurde, chyba znowu źle pojechałem, szlak. Tak to jest, jak chce się szybko, szybko. Nie chcę zmieniać szlak. Subaru. 163. Dobra, wybierzemy. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tą grupą. Mówią, że to męski świat. Chrzanić to. Myślisz, że jesteś twardy? Przetrwaj dzień na pustyni. Jesteśmy Grupa Wolne Ember. To chyba szef. Co szczerze, że tym Subaru trochę nie podołam, bo on jest bardzo słaby. To jest te pierwsze Subaru. Mówiłem? Dawno nikt nie miał jaj, żeby podbić do mojej ekipy. Moje żelazne jaja są słynne na cały szeroki świat. Zatem pewnie o mnie nie słyszałaś. Słyszałam o tobie, wymuskany pozerze. Sorry, skarbie, nie dasz rady z tą ekipą. Jestem Fate. Chcesz się ze mną zmierzyć? Musisz zaliczyć naszą próbę. Najpierw wyścig nad rzeką. Spoko, laska. Osiągnij maksymalny 200 km, wygraj wyścig. No dobra, nie próbuję. Świetny dzień na wyścig, dziewczyny. Obstawiamy, ile wytrzyma ten pozer. Pozer. Czas na show! Czas na show! Patrzcie, jak cisną. Tylko się nie wysyp na pierwszym skoku, pozerze. Ha, ha, mój Boże! Musisz zmienić gacie.
No, jedź, jedź, jedź! No, będzie ciężko, wam powiem, tym autem. Będziemy musieli jednak zmienić auto. Tak, jednak będziemy musieli zmienić auto, bo już widzę, że nie damy rady. Oni mają o wiele silniejsze te samochody. Na razie! Widzimy się po wyścigu! Chociaż? Szlak! Nie no, czemu? Ale się chamsko prowadzi. Dawaj, Mac, ciśnij. No, próbuję. Ja nie wierzę. A byłem tak blisko. No dalej, Mac. Co jest z tobą? Szlak by trafił. Powiem wam, że jednak musimy zmienić to auto. Zdecydowanie. Dobra, nie. Pojedziemy. Kurde, tamci goście się nie patyczkują. No, to wiem, to bardzo dobrze, że się nie patyczkują. Wyjdź. Pojedziemy, jednak zmienimy auto, kochani, bo jednak zmienimy. Offroady. Gdzie są offroady? Offroady. Driftu, nie? Czerwone. Tutaj są chyba. Terenowymi. Dobra. No to może jednak zrobimy to inaczej. Szybka podróż. Powiem wam, że... No Mac, musimy zmienić je jednak. Zobaczymy, co mają terenówki w sobie. Gdzieś jest przesyłka.
Dobra, zobaczmy, jakie mają terenowe samochody. Ford. A ile ma? 136, to dziękuję. O kurde. Patrzcie, ten czerwony. Gdzie Chevrolet? Ma 105 dopiero. 205 BMW. 230 ma Porsche. Terenowe Porsche? Naprawdę? 198? 230. No dobra, to weźmiemy Porsche Carrera. Tak. Użyj nowego samochodu? Tak. Haha, mamy Porsche'a. A teraz patrzcie, co ja robię. Mamy Porsche'a. I ja się teraz przejadę. Tutaj. Podreseruję. Podcingniemy sobie go jeszcze. To jest te same Porsche, co chyba ma. Pół dnia za nami. Albo jak ktoś woli, pół przed nami. No. Sorry. Dobra, bierzemy do warsztatu. Zobaczmy, co tutaj jest w ogóle. Pojemność, nos, nitro. A tu co? CPU, moc silnika większa. Tyle, hamulce i nitro. Zobaczcie, jak on się zwiększa. 19 tysięcy. Dobra. Weźmiemy to tak. Dobra. Co tu jest jeszcze? To nam spada. To nam jeszcze przyspieszenie daje. To spada. Sia hamowania, czas reakcji hamulców. Dobra, wiesz. Tak. Moc silnika. Skok, nie. Tutaj jeszcze głowicę weźmiemy. Dobra. I starczy na razie. I lecimy do grupy Ember. A może mogę się tak szybka podróż? O, ja sobie tutaj. Teraz ich pokonamy, moi drodzy. Chyba. Aczkolwiek nie jestem pewny. Weźmy sobie. No, kilometr. Już blisko. Cicho.
Z drogi śledzie. Buddy jedzie. Trochę sterowny jest. Mówią, że to męski świat. Chrzanić to. Myślisz, że jesteś twardy? Przetrwaj dzień na pustyni. Jesteśmy Grupa Wolne Ember. To super. Dawno nikt nie miał jaj, żeby podbić do mojej ekipy. Moje żelazne jaja są słynne na cały szeroki świat. A no zatem pewnie o mnie nie słyszałaś. Nie. Słyszałam o tobie, wymuskany pozerze. Sorry, skarbie, nie dasz rady z tą ekipą. Trochę jestem nas... Fate. Chcesz się ze mną zmierzyć? Musisz zaliczyć naszą próbę. Najpierw wyścig nad rzeką. Spoko, spoko. Nie wiem, czy zyskam 200, więc nie ryzykuję. Świetny dzień na wyścig, dziewczyny. Obstawiamy, ile wytrzyma ten pozer. Dajesz! Tylko się nie wysyp na pierwszym skoku, pozerze. O mój Boże! Musisz zmienić gacie! Po co ja tu pojechałem, ja się pytam. Szlak by to trafił. No, powiem wam, że... Grupa Wolna Ember stawia ciężkie warunki. Wygrana jest już tak blisko! No, a zarazem tak daleko. Nie widać, dosłownie jak jedziesz za kimś, ten kurz trzaska, kochani, to nie widać drogi. O, już po wyścigu. Tak, trzymaj, Mac. Pierwszy jestem. Ale super, a myślałem, że jestem drugi. Może nie jesteś kompletną stratą czasu. Okej. O, nowy rekord jeszcze zrobiłem, widzicie? Dobra, bierzemy pierwszą kartę, zobaczymy, co mi daje. 10 hamulce. Co mi da hamulce? Pewnie wyposaż. Zobaczymy następny wyścig. Grupa Wolna Ember. Co to jest?
Aha, to jest... Hej! Miejsc... Jedna z moich dziewczyn znalazła opuszczony tor motocrossowy. Właśnie tam jadą. Autem na tor motocrossowy? A dlaczego nie? Oho. Będzie fajnie. Mhm. Może być fajnie. Pokona proszę 60 sekund szybciej wygryje się. No, nie ryzykuję, bo będę stratny. Pozdrówcie ode mnie słońce przy skokach, dziewczyny! I mak! Założę się, że nie wyskoczysz nawet w połowie tak wysoko. Dajesz, dajesz! Panie! Jakie sipy! Fuck! 8,5 kilometra! Uhuhu. Jestem czwarty. Nowe okrążenie. Do roboty. No i w górę. Panienko! Makujaja jakaś? Dobra jest. Atak z góry. Ty no trzeba ją łyknąć, bo... Prawie pierwsze miejsce. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, atakuj! Tak, słonko! Nie daj się! Prawie koniec! Jest wygrana. Ale ekstra! Co za jazda! Ostra, ostra. Środkowa. Zobaczmy, co tam masz.
Wszyscy na biegu. Oczywiście, że wyposaż. Pierwsza misja. Jeszcze mamy... 4. Nie spodziewałam się takiej zawziętości po kimś, kto dał się wygonić Silver Rock. Patrzcie. Bardzo tego żałowałam. Jesteś na szczycie Speedway Walla. Trochę nosa familii. Niezbyt lubisz familię. Te żerące komosy ryżową palanty z każdym oddechem dławią wolność. No rozumiem, że raczej nie. Brawo. Kolejne wyzwanie. Jedna z moich dziewczyn wysypała się na potężnej chopce niedaleko kasyna Silver, więc teraz wszyscy musimy spróbować. Naturalnie. Aha, no to nawet nie jest daleko. To jedziemy. To jedziemy. Trochę nasz Porsche zmienił wygląd z nowiśkiego. Ale to te drogi takie, wiecie, offroadowe. Widzę, też będzie ciekawie. Ciekawe, czy w pobliżu nie udałoby się znaleźć czegoś przydatnego. Właśnie. Podnieś po wrak wzroku. Znaleźliśmy kolejny wrak. Z takiego wraku możliwe. To od C10 pick-upa. Możemy po prostu znaleźć te wraki. Daleko jeszcze? I jesteśmy. Srebrny offroad.
Jedziemy. Dlaczego by nie? Nie, nie, nie będziemy driftować na offroadzie, nie, to 300 metrów było. Udowodnij, że nie jesteś tylko pyszałkowatym warciarzem. Chyba myślisz, że jestem tylko mocny w gębie. Chyba tak. Bardzo nas nie lubię, nie? Czas na show! Hopsa! I znowu pamiętacie ją? Szlak! Dawaj, dawaj! Jedź, cholerna Wracaj tu! Oh, fuck! Nie dam rady już chyba ich dogonić. Ej, co jest? Kurde mać! No szybciej, Mac, jesteś blisko! Jedź, jedź, jedź! Nie mam czasu, ale... Tak jest! Ty kto tuż panuje? Rekordy nie pobiłem, za dużo miałem tych właśnie... Może by mi ogarnął nowy rekord, no ale trudno. Ostatnia, zobaczymy co nam do ostatnia. Skok, głowica. Siła hamowania nam zredukuje. Ale da nam większą prędkość. Dobrze, czas rosji hamulców nie trzeba się zdaje. Wciąż uważasz, że jestem tylko pozerem? Umiesz się ścigać, przyznaję. Ale nie myślę, że paroma skokami mi zaimponujesz. Co facet musi zrobić, żeby ci zaimponować? Przede wszystkim nie starać się mi zaimponować. Moje dziewczyny od dawna nie miały dobrej zadymy. Jeśli nie boisz się o lakier, spróbuj się z nimi zmierzyć. Co jest? Jakieś garby na tej drodze?
Jedziemy z koksem. No tak, driftuj. Ciekawe. Tor odpowiednio ciasny do nawalanki. Nie będziemy tam pchać całej ekipy. Chcesz udowodnić, że nie jesteś pozerem? Jedź tam i daj się poobijać. Jedziemy z tym. Liczę, że zapiąłeś pas. Ty, co ona zrobiła? Ale numer, ale wycięli. Dawać ich więcej. Zarki, zróbcie miejsce. Jak by to trafił? No czemu przerwało? Ty, no co za frajerzyna? Tak, chcesz się bawić? Dobra. To pociśniemy cię, kurwa, również. No dalej, muszę prowadzić. Blokuje mnie przed tą blacią. Dobra, blokuj sobie. Nara. Musiałbym jakoś... On tak ciężki jest trochę do... Zaraz cię dopadnę! Nara, frajerzy. Ja pierdolę. Jeszcze przed metą takie coś odjebałem. Jeszcze tylko parę metrów. Ale udało się to naprawić. Cholerny pozer. No. Może pozer, może nie. Dobra, szybko, dawaj szybko. Nitro i hamulce. Dobra, bierzemy. Dobra, zrobimy jeszcze jeden wyścig. Może mu się da nawet dwa. Zobaczymy. Dobrze idzie, o, nawet blisko. Kiedy przestaniesz mówić na mnie pozer? Ludzie, przecież was tu miażdżę! Nie rozumiesz, skarbie. Moglibyśmy się ścigać gdziekolwiek. Jak myślisz, dlaczego jesteśmy tutaj? Zastanów się nad tym. Ale póki co, próba trwa. Na razie dajesz radę, ale zobaczymy, jak długo wytrzymasz. Spotkamy się na płaskowyżu, bądź tam. Tak jest. Nie ciesz się tak.
Coś... Przepraszam, jest przez co najmniej 1 minutę i wygraj wyścig. Kurde, odmówiono. Jeśli wygrasz ten wyścig, może się z tobą zmierzę. To zabrzmiało jak wyzwanie. Masz absolutną rację. Jedziemy! Ty! Co oni tutaj wyprawiają? Lubią się obijać, widzę. Powinieneś chyba jechać. Do roboty. Wygrana czeka. Gdzie się pchasz? Dobrze ci idzie, makatak. Masakra, co tu się dzieje? Co za wyścig? Ferdome. Simon, kto to jest Simon? Niewiele czasu zostało. Bierzcie do roboty. Szlak, Simon. Szlak, tak blisko. No, tak blisko. Tak blisko. Rock and roll, nieudane. Powiem wam, że ten wyścig jest masakryczny. Wszędzie można jeździć. Nie, dobra, dawać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Masakra, co to za wyścig w tym kanionie? Chyba najgorszy wyścig ten offroadowy. Wszędzie można jeździć. Dajesz!
No kurwa! Co to za jebane skałki jakieś? No kurwa, aż tak mnie wyniosło. Wdychaj moje spaliny. Ja. Ja pierdolę, co jest grane. No dawaj, Mac! Tak, słonko! No, naprawdę? Hej, to nie wesołe miasteczko! Jakaś... Masakra! Muszę to wygrać. Znowu Simon. Masakra. Otwierdome! Właśnie nie lubię takich wyścigów, gdzie... Tamci goście się nie patyczkują. 60 tysięcy, kochani, dróg do pokonania. No nienawidzę takich dróg, bo nie wiadomo gdzie i jak blokować. Offroady. O, szlak. Ostatni raz biorę, jak nie to kończymy. Dzisiejszy odcinek. Odrzuć szybciej, kur... To jest naprawdę masakry. Ten wyścig jest chyba jeden z najgorszych offroadów, jakich jeździłem. Dawaj, szybciej. Moment. Widzicie, jedziecie trasy, jeden kamyczek was zatrzymuje. Czas na show! Tak, tak. Jestem palantem. Naprawdę, kurwa, słup! No, nie wierzę! Wygrana jest już tak blisko!
kurwa, jedź! Szkoda, że dalej nie wypierdoli jeszcze tutaj. Jedź, kurwo! Meta już się zbliża. No dawaj! Ja pierdolę! Nie wierzę, kurwa, co za bydle jebane! Ciężko było, kurwa, wyhamować! Ja pierdolę znowu, kurwa, na przedmetom! Dobra, kochani, kończę dzisiaj, bo już mnie strzela z tym offroadem, bo kurwa gdzieś wypierdolnie na jakimś kamieniu nie idzie wyhamować. Ja kończę, już koniec. Na dzisiaj mam dość rock'n'rollu. Może uda nam się w następnym odcinku. Idzie tak sobie. Pewnie wóz zaczął odstawać od reszty. Może kupisz nowe części w warsztacie, albo zgarnij je, wygrywając jeszcze raz poprzednie wyścigi. Wóz jest dobry, tylko ty jesteś spiździowaty. Dobra, kochani. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Niestety grupa Amber na razie jest lepsza od nas. Nie możemy wygrać od przedostatniego wyścigu. Zostawiajcie łapki w górę, komentarze. Z chęcią na nie odpiszę. Mam nadzieję, że ta sekcja komentarzy w końcu będzie szła do góry. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa, do następnego. Heja.